Reuters. Kolejna partia wybrańców została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame. Wśród nich prym wiodła 49-letnia gwiazda muzyki pop Madonna. Artystkę wprowadził do Hall of Fame Justin Timberlake, który jest współproducentem utworów na jej najnowszym albumie Hard Candy. Na świecie od dawna pełno jest podróbek Madonny. Mogłem nawet umawiać się z kilkoma z nich, ale jest tylko jedna taka Madonna. Czułam się, jakbym dostała się pod wpływ jakiejś magii. Mogę powiedzieć, że miałam szczęście, w cudowny sposób pozostając pod wpływem tej magii. Podczas tej samej uroczystości do Galerii Muzycznych Sław w Cleveland została wprowadzona również grupa The Dave Clark Five, która podbiła brytyjskie listy przebojów w 1965 roku utworem Glad All Over. Był to jednak moment gorzkiej słodyczy dla perkusisty i lidera formacji Dave'a Clarka, ponieważ w ciągu ostatnich 2 lat zespół stracił 2 członków. Wszyscy doświadczamy smutku, kiedy odchodzą ci, których kochamy, dlatego chciałbym poprosić was o brawa dla nich wszystkich, ponieważ jestem pewien, że oni nas słyszą. Niech wiedzą, że wciąż są częścią naszego życia. W gronie wyróżnionych tego wieczoru znaleźli się także Leonard Cohen i rockman John Mellencamp. Artysta może zostać wprowadzony do Hall of Fame, kiedy upłynie 25 lat od wydania jego pierwszego albumu lub singla. John Decker, Reuters.